400 chłopaków się obłada nie 800-400 toporami, mieczami po zbroju, to naprawdę powstaje, ale jest ciągły tak, to co się do tego przyzwyczaiło. A jest co innego jak wybucha bomba, który nie był przyzwyczajony, nie był dostosowany. W ten czas po prostu się poszyły. Wielkiego pożytku z tego strzelania nie było. Drodzy Państwo, spójrzcie, tu mamy kuszę. To jest ta broń, która w czasie tej bitwy zadała najwięcej rannych i zabitych. Następny element, tu widzimy osłona na łeb końca. Zorientowano się już, jeszcze nie ma pewnej osłony konia, ale przynajmniej łeb. Bo rycerz musiał wiedzieć o tym, że musi chronić siebie przed zranieniem, ale równie ważne jest, żeby nie został zraniony lub zabity koń, na którym on siedzi. Bo cóż z tego, że on ma konia zapasowego? Najlepszy w przypadku to biernek na końcu porągi z tym koniec. To jest bardzo optymistyczna wersja, bo bardzo często się zgadza, że koń był przy taborach, czyli naprawdę musiał na czymś dojechać do tych taborów, żeby wymienić koń. A jak koń zraniony, to co robi? Najczęściej się przywraca, jeszcze ustala szansa, że w ogóle przyjdzie się do rycerza, że ten czas w ogóle jest przegrany. Stąd nie tylko swoje zdrowie poważne, ale też i końcy. Pamiętajmy, że ten to jest najdroższy koń. Może w okresie niektórych znaczeń nie zastanawiał, ale generalnie to też miało swoje znaczenie. No i spójrzcie, tu jest najważniejsza gablota. To są wszystko rzeczy znalezione w wyniku pracy w Polsce. Zobaczcie, tyle wojska, ile wam prezentowałem, tylu rycerzy i tak mało rzeczy po tak ogromnej bitwie. Dlaczego? To tak jak mogę wspomnieć. Znamy teraz wspaniałe słowo recyklusa, nie? W ogóle na nie wychodzi. Oni nie znali tego słowa, ale świetnie organizowali recyklusa. Wszystko było przydatne, wszystko zostało wyczyszczone. Natomiast mamy coraz lepszy sprzęt. Faktycznie te sezony co roku przeważnie się powtarzają i coraz to znajdujemy. A poza tym trochę te pewne hipotezy albo się potwierdzają, albo się udaje je zaprzeczyć. Ale to myślę, że to jeszcze praca na długie lata. Tu mamy przykłady, jakie piśmiennictwo jest po bitwie i po bitwie. No tu są dzieła Dubosza, takie bardzo wzorczne wydania. Ale to jest ciekawostka, zobaczcie. Nie, tu mamy list, który napisał Jagiełło do swojej małżonki. On jest, przepraszam, tutaj jest powiększony. Możemy przeczytać. Po pierwsze, bardzo miło się do swojej żony. Pierwsze słowa. Ale tak naprawdę historycznie jest ważne, że możemy taki między wierszami już czytać, jak jest zaskoczony rozmiarami zwycięstwa. Tak naprawdę to nawet chyba Jagiełło jeszcze dzień przed bitwą nie był w stanie wymyślić aż tak ogromne zwycięstwo. Na szczęście dla nas z takich ciekawostek tam jeszcze możecie zobaczyć, jak wyglądał rycerz, który walczy po stronie litewskiej i tatarskiej. Zupełnie inna zbroja, zupełnie inny wygląd, ale wbrew pozorom się okazało, że bardzo ważni, bardzo sprawni rycerze. O co chodziło? Spójrzcie, taki prosty łuk. Pozostali są wyposażeni w kuszę. Kusza jest fajna do strzelania na duże odległości, ale jak jesteśmy blisko przeciwnika, to co się liczy? Szybkość, szczelność. Zanim kusznik tą korbą naciągnął cięciwę lub zapal się nogą dwuręcz zaczepił, to zajmowało mnóstwo czasu. Prawny łucznik, a ci od dziecka nic innego nie robili, tylko jeździli, to jeździli w galopie i strzelali z łuku, potrafił już wystrzeliwać trzecią, czwartą, a może nawet piątą strzałę. Mało tego, żeby strzelać, to nie sięgał za każdym razem do kołczanu. Wkładał sobie strzały między palce i po kolejnym strzale tylko przekładał i strzelał. Naprawdę byli tym tak wyćwiczeni, że wszyscy mogli tylko się zadziwić w tempie i celności strzału. Jeżeli koniec w galopie, to mamy 1/3 sekundy takiego momentu, kiedy jakby mamy spokój. 1/3 sekundy. Normalny to w ogóle się nawet nie zdąży zastanowić, co ma zrobić. A oni nie zastanawiali się. Mieli tak wyćwiczone, że było odruchowo strzał za strzałem i to były w większości celne strzały. Stąd... no zależy co celowo, bo to jest tak, kolczugę to jeszcze rozbił. Te elementy płytowe to raczej z kuszy, ale tu już był tak blisko, że mógł celować celnie w jakieś takie, poza tym wystarczyło zranić bardzo dotkliwie konia i też osiągało się swój efekt.
czyli tak jak przed bitwą ktoś prześmiewczo podchodzili, bo tak, przybyli to rycerze w takiej zbroi, która nie robiła wrażenia. Byli stosunkowo niskiego wzrostu. Generalnie ludzie 600 lat temu byli niżsi niż obecni. W tamtym czasie to ja bym już szukał okopa, teraz no. Natomiast jeszcze w porównaniu Tatarzy a Europejczycy, to oni byli też jeszcze średnio statystycznie niżsi. Mało tego, przybyli na stosunkowo małe konie. Pamiętajmy, że Krzyżacy hodowlę koni biternych mieli tak rozwiniętą, że to były najlepsze konie w Europie. W związku z czym no, nie robili wrażenia, ale nie zawsze ten, co robi dobre wrażenie, to w takich bezpośrednich zwarciach się okazuje najlepszy. To ja tak bardzo szybko i skrótowo, bo już 19 to za chwilę się rozpoczyna odsłonięcie wystawy, tylko nie wiem tu, czy tu Państwa kierować. Za tą kotarą za chwilę zobaczycie, z tym, że to będą zbroje trochę późniejsze, bo mamy XVI i XVII wiek, ale równie ciekawe jak te, które związane były z bitwą. Jeszcze jakby znajdziecie wolną chwilę, to tam macie taką wystawę, gdzie są takie ozdoby. W tamtym czasie, jak się podróżowało, to głównie od miejsca świętego do miejsca świętego. I bardzo często jakieś pamiątki się kupowało. Zobaczcie, taki ten podróżnik średniej wieku ma na czapce. Te pamiątki się w bardzo widocznym miejscu umieszczało. To człowiek chciał się pochwalić, że tak podróżował, że dużo poznał. To też była okazja, żeby z takim człowiekiem się spotkać i porozmawiać. No bo co? Przewodniku sobie nie poczytał. A jak spotkał kogoś, to mógł się dowiedzieć, jak ten świat poza tą moją wioską, moją miejscowością wygląda. Stąd takie ozdoby, oczywiście nie z plastiku, tylko porządne, metalowe, chętnie zawieszono w jakimś widocznym miejscu, żeby się tak pochwalić, że kawał świata człowiek zobaczył. To ja Państwu dziękuję i zapraszam do obejrzenia nowo otwieranej wystawy. No, coś w tym stylu, bo z lodówką. Chciałem Państwa bardzo serdecznie powitać na organizowanej przez nasze muzeum, czyli Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, dorocznej imprezie pod hasłem Noc Muzeów. Od razu wytłumaczę, dlatego że niektórzy mogą się dziwić, ponieważ Noc Muzeów tradycyjnie u nas w regionie organizowana jest za tydzień i wtedy będziecie Państwo mogli oglądać wszystkie instytucje kultury, które będą działały przez całą noc i będą one dla Państwa otwarte. A dlaczego u nas dzisiaj? No bo my jesteśmy zawsze pierwsi we wszystkim, w związku z czym cieszymy się bardzo, że Państwo nas dzisiaj odwiedziliście, a sytuacja, okoliczność jest bardzo szczególna, dlatego że dzisiaj mamy, oprócz tego, że będziemy mieli walki rycerskie, galę walk rycerskich, wieczorem właściwie w nocy po zmroku, to dzięki takiej wspaniałej firmie, która od wielu, wielu lat wspiera kulturę, możemy pokazać dzisiaj wyjątkową wystawę. Ta firma to Energa S.A., która jest głównym i jedynym tak naprawdę sponsorem dzisiejszej wystawy, a wystawa nosi tytuł Zbroje z kolekcji Siergieja Nurmatowa. I tak się składa, Szanowni Państwo, że autor tej wystawy, nasz przyjaciel Siergiej Nurmatow jest tutaj dzisiaj z nami. Gorące brawa, Szanowni Państwo, dla Siergieja. Brawo. Chciałbym powiedzieć, Szanowni Państwo, kilka słów o naszym przyjacielu, o Siergieju, dlatego że znamy się i przyjaźnimy już 8 lat albo 10? 10 lat, tak? Kiedy tylko nasze muzeum wydzieliło się jako samodzielna instytucja kultury, to już wcześniej z Siergiejem współpracowaliśmy i tak od tamtej pory co jakiś czas robimy wspólne przedsięwzięcia, wspólne wystawy i ostatnia, ta najnowsza i moim zdaniem najlepsza z wszystkich wystaw, jakie tu pokazywaliśmy, jest za moimi plecami, zaraz będziecie mogli Państwo oglądać. Ja chciałbym podziękować Siergiejowi i wręczyć mu taki pamiątkowy medal tutaj z okazji tego, że to już tyle lat się znamy i przyjaźnimy. Siergiej, zdravствуй, большое спасибо, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem na samym początku, ta wystawa, otwarcie tej wystawy nie byłoby możliwe dzięki
dzięki firmie, dzięki grupie Energa S.A. I mam też ten ogromny zaszczyt i ogromną przyjemność powitać tutaj przedstawiciela grupy Energa S.A., pana prezesa Roberta Szaja, którego z dumą i ze wzruszeniem mogę nazywać swoim przyjacielem, bo też przyjaźnimy się od... Mogę? Dziękuję. Przyjaźnimy się od wielu lat i gdyby nie zaangażowanie pana prezesa Szaja i nie zaangażowanie całej grupy Energa S.A., to tej wystawy po prostu by nie było. Najzwyczajniej po prostu dzisiaj na pewno byśmy się spotkali, ale oglądalibyśmy coś innego, na pewno nie w takiej formie i nie w takim składzie. I dlatego to jest też ten moment, żeby podziękować bardzo serdecznie panu prezesowi. To taki medal pamiątkowy, który bijemy tutaj u nas w naszym muzeum, a wręczamy go osobom wyjątkowym, osobom, które przyczyniają się do popularyzacji wiedzy o Grunwaldzie, do wzrostu świadomości historycznej i do popularyzacji edukacji historycznej o późnym średniowieczu, czyli pomagają nam w tym wszystkim, czym zajmujemy się na co dzień. Ten medal to zasłużony dla Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Pozwólcie państwo, że teraz panu prezesowi Szajowi go tutaj oficjalnie wręczę. Robercie? Dziękuję. Chciałbym jednocześnie poprosić kolegę prezesa, żeby parę słów powiedział, przywitał. Szanowni państwo, witam was wszystkich na tym naprawdę wyjątkowym wydarzeniu. Ja reprezentuję tutaj firmę Energa S.A., jestem prezesem firmy jednej z najważniejszych w grupie Energa Wytwarzanie, ale z muzeum jestem związany dużo dłużej niż pracuję w grupie Energa, bo tak naprawdę od kilkunastu lat i pomagam tutaj panu dyrektorowi i całemu zespołowi w realizacji różnych projektów i przedsięwzięć. W zeszłym roku po raz pierwszy grupa Energa stała się sponsorem inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem. W tym roku jest głównym sponsorem i sponsorem strategicznym tej inscenizacji, na którą już dzisiaj państwa serdecznie zapraszam. A ta wystawa to jeden z wielu projektów, który realizujemy. Ja powiem tak, że ze względu na to, że mieszkam w sąsiedniej gminie, to w muzeum jestem bardzo często. Jeżeli tylko zdarzają się jakieś potrzeby związane z realizacją projektów, to zawsze w miarę możliwości pomagam. Przy okazji, panie dyrektorze, jeżeli mogę powiedzieć też o naszej fundacji, Fundacji Nicolaus Copernicus. To jest fundacja, która współpracuje z muzeum, fundacja, która promuje dziedzictwo Mikołaja Kopernika. Ja też szefuję tej fundacji i co roku przed inscenizacją Bitwy pod Grunwaldem można nas spotkać w tej części widowni. Zawsze pokazujemy słońce, bo słońce było jednym z tych czynników, które przyczyniło się do zwycięstwa w 1410 roku. Już dzisiaj państwa serdecznie zapraszam i na wspólne obserwacje słońca od 10 do 14 i na godzinę 15 na inscenizację 15 lipca. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, dziękuję panie prezesie, dziękujemy za te dwa słowa. I teraz poprosiłbym autora wystawy, pana Siergieja Nurmatowa i ciebie, prezesie Robercie, mój drogi przyjacielu, o to, żeby się wspólnie w blasku fleszy tę wystawę otworzyli i zaprosili wszystkich do zwiedzania. Pani Belino? Kotary panowie weźcie. O, ja sobie stanę z boku. Otwieracie. Tak, uroczyście, uroczyście. Brawa, szanowni państwo, naprawdę wspaniała wystawa. Zapraszamy do szalu, zapraszamy do zwiedzania. Thank you.
Więc można... Z naszej kasy zasłoniłeś lampę? Zasłoniłeś lampę? O! A gdzie jest ten pan, który tłumaczy? Bo to jest pytanie. Po polskie. Karina, nadzie Andrzeja. Andrzeja. Nie, no musiałeś. Andrzej. Andrzej. Andrzej, powiedział. O. Bo tutaj było pytanie, jednego nie zrozumiałem pytania. Ja, która mi się podoba i nie znam jednego słowa. Andrzej, Zbroi, no to właśnie, to ja wiedziałem, tak się domyślałem, że chodziło o zbroję. Mi się to, znaczy to jest tak, to tak ciężko zbrojnego rycerza z XV wiecznego, taki XIV-XV wiek. Żandarma, ciężarowa żandarma, XV wieka. Gaciśny. O gotycie tak. Gaciśny. A jaki niemiecki tak jest? Niemiecki byli taki tak. Ostry dragon, tak. A italianski tak. Ja буду иметь. Я буду потихоньку что-нибудь попробовать. Ну, конечно, по размеру. Для коллекции самое лучшее это сделать лучше как оригинал. Точно. Ну, допустим, как в музее стоит, вот я с Аркадьевичем. С Аркадьевичем поедем в музей войска Польска, там есть. Я хочу снять полностью размер оригинала. Точно копию сделать. Это для когось? Для коллекции. Не на человека, не на вас, не на, а именно как оригинал. Это будет сразу цена более подниматься, чем делать. Чем так, сделать копию такая, как да. Значит, в музеум якимсь. Войска польского. Потихонечку я теперь пишу. Ну а мои любимые, Андрей, это кирасиры именно 1630-летнего. Так. Ну и я ее люблю еще, это 16-й, вторая половина 16-й, 1590, ну, написано, 1690. Это типичный такой доспех и капитан, и пехоты, и всадника. Это мои любимые, с типтом, незакрытый армет. Ну а более практичный, конечно, это вот такой итальянский. Так. Вот такой, как гусак. У нас в Польше это считается, называется полный рак. Да, полный рак. Ну, здесь личина немецкая, традиция. А сам доспех, это мои любимые. Они очень, он весит 30 килограмм, 35, но он удобный такой, можно сжиматься. Это тоже удобно, но этот более такой компактный. Мои любимые. Ну, а, конечно, готик это классический. Ну и тут и вес, я вам скажу, вот это 41 килограмм. 41. Потрогайте, какая класса, потрогайте. Мушкет. Мы хотим здесь сам. Как камизелка. Как норм. Так. Бо они были даже сделаны, что были отпорные на мушкет, альбо на пистолет. Были два родзая тестов технічних. А, мушкет, вот что ты мне дал тут мушкет. Да. Мушкет на расстоянии 50 шагов не пробивал. Кирасу не пробивал. Кирасу не пробивал. Не пробивал. Там лежит такой мушкет. Ага. Мощный. 30-летний. Ну и вот это итальянский, это немецкий. Тут я еще не успел принести вот на этом шлеме, Андрей, скажи, на этом шлеме должна быть шлем быть такой. Называется череп. Заслоном. Армен. Называется мертвая голова. Же бракует еще заслоны. Ага. Не это шлем, это съемный шлем. Он стоял рядом. Это когда война началась. А там была такая мертвая голова. Я не успел сделать. Череп. Званый мертвым голову. Он был такой страшный. Я этого еще не имел, но чтобы страшить. Будет. Так. И он был черный, а зубы были белые. И такой устрашающий. То есть психологично. Психологично. То есть они комплектовались. Был такой шишак, это австрийский шишак. Но он носил, когда стрелял с пистолетом, он был больше.
А щиты – это такая стилизация, потому что когда кирасиры нападали на пехоту, брали в плен, убивали, они как правило брали себе в трофеи щиты. И, как правило, в замок приезжал домой. W Polsce to taki, taka tarcza nazywa się buklerze, bo tarcze zasadniczo były drewniane, ale w tym czasie dla piechoty robili właśnie takie jeszcze z tymi kolcami. I tak... Jak... Jeszcze tak, no, tak, tak, no, zawonią atakować. W Hiszpanii ich nazywali rondaszy, rondaszy. Aha, rondaszy. A soldat, który siedzi, nie, rondaszy, oni zakrywali pikinioną i muszkietiorą. I to taka tradycja u kierasy była, zbierać doma trofeje tych щитów. Сколько он взял? Вот эти щиты очень хорошая копия, очень хорошая копия. У нас там есть в Беларуси музей оригинал, он точно делал. Они мне нравятся, они очень выдерживали пулю, простые. А это аркебуза я брал от Чатаринского. Хороший. Это очень пенький аркебуз. Który już jest troszeczkę późniejszy, bo ma, ale proszę zobaczyć, wszystkie te, to jest typ niderlandzki, wszystkie ma na zewnątrz sprężyny. Tak, 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 to widać. Wychowane. I to jest broń kawalerzysty. Tamtej strony jest takie kółeczko. Arkebuz. Czyli karabin. Tak, tak, tak. 16 wiek. Po polsku mógł być karabinie nawet. Tak. W takim późniejszym nazwie. Fajnie jest ten zbroja końska właśnie. Tak, tak, tak. Właśnie. Oryginalnie koń находится w Петербурге. Ага. В Петербурге. И я хочу восстановить его полностью. Вот на следующий год хочу Шимона поставить конские разброения. Они будут три тут ставить коня и много голов конского сброения. Вот в оригинале такой красивый, такой алюминиальный, восточного стиля. Я просто привез голову показать вот как. Ну так. Bardzo fajne są te ochrony stopy. Tutaj. One są już takie. Tak, a nie od smadycie na stopę nie. Nawiany. Tak, to jak to. O, ale ciężka. Tak, ale na przykład tamten to już jest taki bardziej renesansowy. Tak. Chodzi mi o modę tych szerokich przodów. Nazywa się to nazywa się karoje modę i jest. I w miarę wygodne. Tak, to musiało być wygodne, to nie ma tutaj. Я вам сейчас скажу тайну. Вот этот короткий карабин, это мастер. Он же... Нет, это не афишируется. Он не сделал. Но это хорошо. Не стрела, да? Да, да. И тут мы тоже лучше шарши. To jest polska szabla czarna. Te wszystkie, które tutaj są poza tą tatarską, to są polskie szable czarne, czyli takie no, do żołnierskiej roboty, takiej prostej. Prosta, no armiejskie. No, tak, no, bo ta szabla oryginalna w ulicy Mińskiej w Mińsku. Ona jest jakby, no może nawet w tej epoki, tylko może do tej konkretki, bo to jest szabla tatarska. A вот там же идет. Вот он. Ну, так, это так, так, так. Хороший робмастер. Очень хороший мастер. Так что я когда посмотрел, как тут делают... Я музеум больше не я. Ага, это да. Конкуренция. Я как единый представитель этого музея, но я абсолютно приватный. Окей. Но музеум в Армии так, так, так. А это... Это вообще есть страх. Вы видели там керосин, а это детский керосин. Ну, вот, допустим, если мы живем в среде... Можете посмотреть, какие ровня. Это зброя детей. 14-летний, 13-летний. Это полный кирасийский доспех. Ну, и в то же время он имел съемный доспех. Легкий кавалерийский, аркебузер. То есть ребенок мог так одеться, а мог попроще одеться. Ну, допустим, если идет переход там, с одного города в другой, легкий, он мог одеть легкий. Ну, еще съемный шлем «Бургунет», открытый еще, легкий шлем. Сергей уже посылал «Бургунет». U nas nazywa się to albo żurbanetka, ale szturmak. To jest szturmowy szlim. Szturmowy hełm, prawda? I to jest częstsze, także to jest hełm taki typowy bojowy, właśnie no, z osłonami, z wszystkim. Ciekawa rola jest tego dachu. On nie jest z mańca, tylko od ciosów przez. Jeżeli jest nim cios jest dach, to właśnie to jest to przerąba. Tak. To jest bardzo dobra osłona. To samo proste, to nazywa się cierepok. Czyli cierepok. Od żołnierza. Tak. Cierepok, kociołok.
Ты самый простой. Да, прибор. Это кишки мы весили до 6 килограмм. До 6 килограмм. А керасы весили до 12 килограмм. Вот такая просто. Это конец 17 века. Вот еще. Хорошо. Вот заметьте, вот эти ладунки, это ты делал мастер. Это правда, что я Андрей, руку. Да. Там есть от той стороны, чи не от той стороны? Нет, нет, с той стороны. Нет. Гончар. А там есть херб, а с тремя есть там херб, там замкчи Сергея. Ага. Tutaj, tak? Tak, tak. Nie tu, od drugiej strony. Od drugiej strony, rozumiem. Ja to dałem w prezencie, żeby miał właśnie na pamiątkę swojej babci. Tak, tak. Do sypania prochu. Tak, tak, tak. Tu dwie, po prostu masz. Ta zwiększa, tak. Ta mniejsza. Tak. Bo jeżeli się napijało takie coś, to najpierw trwało się dozowo. Tak. Tyle, ile trzeba do takiego muszkietu. Tak. A potem tam jest odkryta kolewka. Tak, z tego to nie chodziło o to, żeby było mniejsze, większe, to był inny rodzaj prochu. Ten był. Miało to taki drobny, do zapalania się zapala od lampu. Od lampu, tak. A tutaj się. A tutaj jest kula, a tam kula leży, oryginalna kula. Oryginalne od kuli. Kamienne ili. Nie, nie, to są swincowe. Swincowe. A no wiem, to jest, są tlenki ołowiu. Tak, to są tlenki ołowiu. Się ukleniły. To samo, a to mi się też тоже мне нравится. Это самое простое для спорта. Ага. Это журналистики. Да, солдат пехоты или легкой кавалерии. Вот это типичные мальтийцы на Мальте делали, ага. Тут писали «Пан Иисус, люблю тебя». Такие ага. Типичные. Ну, значит, все, бо тут есть, мамы войны 30-летние, ведь все те символы религийные были очень популярны в краях и католических, и протестантских, но всюду были иные. Но протестанты мало такие использовали. Это наемные, немцы только были. Шведы, к примеру, не имели таких мастеров. Шведы были вот как вот на низу, те простые. Потому что шведы фабрик не было таких хороших мастерских. Это были больше немцы, итальянцы, испанцы, англичане. Но были вообще такие, эвентуально, например, Крыш Червоный, або Крыш Святого Андрея, такие там упоши. А если не было, то червона шарфа. Да. На левом рамене. На рамене, на левом рамене. Но они были дешевые, тонкие, кераса 3 мм, пуля пробивала. Ага. Ale tu nie chodziło o kulę, tylko chodziło o długie piki do 6 metrów, tak zwanych tercios. Takie Hiszpanie wymyślili, że szło powiedzmy 5 lat chłopa w 6 szeregach, mieli długie bardzo piki i wtedy uderzano i to wystarczało. Te takie, te tam 2-3 mm pancerze. Na pikę starczało, na strzał nie, na strzał nie. Również te tutaj, w Polsce się lataszki nazywa, na nogi, to właśnie jest dla pikiniera. To się rusza, tak? Tak, 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 tak. To się rusza. To są może tak zgibacze na kupę. W ogóle byli tacy specjalni hiszpańscy zawodnicy, że jak te szeregi szły za tymi pikami, to oni mieli takie krótkie puginały i na czworakach, pod spód, i między nogi. Aha. No bo tutaj mamy las drzewa. Tak, tak, tak. Podobno był taki ścisk, że się nie można było ruszyć. No i takie też były historie. To italiańskie, to niemieckie. Niemieckie były takie duże, bardzo krupne, duże. Piwa dużo piwa. Nie, ksiądzy zapreściali piwo. A można zadzie posmęć, jaka spina anatomiczna. A, jak plecy anatomiczne. Aha. Tak się było anatomicznie. To ja nawet zapytałem o to Sergiej, powiedział, że to na jednego ksiądza prawosławnego było robione. Znaczy, ja no, taki rosną niebalszy, no taki krótki. A mnie zachciło zrobić balszy despiech. I вот я такой сделал. I wybrał taki model autoryzowany. Super. Ja wam tam. Так, я говорю, вот это очень редкий шлем, и вот это редкий. Такой оригинала нигде нет, но в Литве найти такой, кто есть разбитый, вот это меченосцы литовские. Это английский шлем. Мои две самые любимые работы. Они такие очень хорошие, выполненные. Ну, они были такие новенькие, ну так, миленькие, поставили за 4 года. Оригинальный старый. Хороший. Чего вообще не мówił, что тutaj есть już в музеях некоторые rzeczy są. Dziękuję bardzo za oprowadzenie. Miło było poznać. Spasibo, miło było poznać. Ja bym chciałby wizytkę dać. Ja думаю, wam może jakąś.
saladzik z jogurtem. Okej. Za pierwszy raz, ale samo.